Jesteśmy na stoisku Archosa. Stoisko jest dosyć skromne, ale nowości są. Są AMOLEDy, są nocze, w tym jeden dosyć ciekawy. Chodźcie, zobaczymy, bo coś jest tutaj ciekawego. No i widzicie, Archos dołączył do grona producentów oferujących smartfony totalnie bezramkowe. Gdzie tu przednia kamera? Zwróćcie uwagę, że jest fajny bardzo wyświetlacz, który zajmuje niemal całą powierzchnię przedniego panelu. No bo to jest AMOLED. Na dole mamy tylko troszeczkę większy margines, a tak poza tym smartfon wygląda naprawdę bardzo fajnie. Natomiast niespodzianka, o której mówił Adam, związana z kamerą, jest tutaj. O. Mamy kamerę w stylu pop-up, która wyjeżdża nam w momencie, kiedy chcemy zrobić zdjęcie. Ona to robi automatycznie po naciśnięciu klawiszka dotykowego właściwie. 8 mega ma ta kamerka. 8 mega, natomiast smartfon jest, ma wyświetlacz 6,4 cala, obsługuje 4G+, oczywiście. To jest Full HD+, jak wspomniał Adaś, AMOLED obsługuje dwie karty SIM. 4 giga pamięci wbudowanej, 4 giga RAMu, przepraszam, 128 pamięci wbudowanej, baterijka 3500 mAh i czytnik w ekranie. No i czytnik w ekranie, jak widzicie zresztą, jest tylko tutaj. Czemu on nie znika? No dobra, pewnie coś jest nie tak z softem, ale... No. Albo bardzo możliwe, że jest na stałe, to jest możliwe, że tak trochę słabo to wygląda moim zdaniem, no ale... Nie wygląda źle. Z tyłu dwa aparaty fotograficzne z diodką doświetlającą. Ot, wygląda jak smartfon, natomiast ten wyświetlacz jest rzeczywiście bardzo fajny. No tak, jest główne skrzypce gra wyświetlacz, no i ta wysuwana kamerka, nie? Tak, zwróć uwagę, że kolory są bardzo fajne, tak? To jest AMOLED, taki mocno nasycony jak to w AMOLEDzie, no. Kolory są rzeczywiście fajne. Przechodzimy do następnego, który też jest dosyć ciekawy. Oxygen 68XL, no to już jest spora patelnia. Prawie się nie mieści, bo on ma, słuchajcie, 6,85 cala, w związku z tym to jest prawie 7. To jest właściwie tablet. I od razu widać, słuchajcie, najciekawszą chyba rzecz w smartfonie, mianowicie przednią kamerkę, która jest umieszczona na dziwnym bocznym noczu. No tak, ale ramka tu jest już dosyć szeroka, jak widać z diodą powiadomień. No ale jednak w sumie no, szersza niż w tamtym modelu, bo to jest telefon pozycjonowany zdecydowanie niżej. Chociażby widzimy to po rozdzielczości ekranu. Tak, to jest zwykła już matryca LCD o rozdzielczości już tylko HD+, przy 7 calach niemalże. No to widać, że to jest niższa półka, 3+, 32 pamięć, no ale bateria fajna, 5000 mAh. No i z tyłu są, z tyłu mamy dwa aparaty, chyba 8 plus 5, przedni nie jest podany, w związku z tym nie wiem. Obsługuje dwie karty SIM, no fajnie, że jest duża bateria rzeczywiście, 5000 mAh, no tak, przy takim wyświetlaczu prawdopodobnie troszeczkę można będzie popracować. Tu mamy model już troszeczkę bardziej standardowy, z 8-rdzeniowym procesorkiem, 6,3, prawie 6,26 wyświetlacz, HD+, również obsługuje Dual SIM-a, pamięć 4,64, 3000 mAh bateria, czyli w zasadzie standard, też Android 9.0 Pie. Natomiast smartfon nazywa się Oxygen 63. Z tyłu, jak widać, również dwie kamerki, jest czytnik odcisków palców, jest bardzo podobny do tego dużego. Stylowo to jest, może pokażemy, że to jest bardzo podobna stylowa. Zobaczcie. Jest troszeczkę inna oprawka aparatu, ale i kolor nawet też ten sam. Fajnie to wyszło. Archos Oxygen 57 wygląda na troszeczkę niedokończonego. Jeżeli Adam zrobi, może mu się uda zbliżenie na rogi telefonu, wyświetlacza, to zobaczycie, że tam ikonki się po prostu nie bardzo mieszczą i tutaj godzina się nie bardzo mieści. Także prawdopodobnie coś jeszcze z softem będą robili. No, muszą coś zrobić, zobaczcie na pasek wyszukiwania, jak fajnie wygląda. No właśnie, troszeczkę taki trochę old school, nie? Dokładnie. W środku 8-rdzeniowy procesor, kamerki takie same 8,5 jak w poprzednich, 5,71 wyświetlacz, rozdzielczość HD+, Dual SIM oczywiście, 3 GB RAMu, 32 flesza, 2800 bateryjka. No i twierdzą, że Android 9 Pie jednak. No. No może docelowo będzie, a pokaż tył jeszcze. No jest to powtórka z rozrywki, ale inny kolor. No jest fajne, matowe, no to o tyle. Matowe, proste, no z tyłu nawet nie najgorzej wygląda. Nie robiłby bardzo złego wrażenia, gdyby nie te niedoruby tutaj. Gdyby był gotowy, no. Dokładnie, i tutaj ten notch jest gigantyczny. No i co, znowu jesteśmy na targach niegotowych smartfonów. No niestety. Trzeci najsłabszy chyba model, Archos Core 62S.
który ma wyświetlacz 6.18 i pracuje w rozdzielczości 480x960, czyli no, najsłabsza konstrukcja tutaj z tych wymienionych do tej pory. Też obsługuje dwa dual SIM-y, dual SIM-a obsługuje z tyłu, natomiast nie ma dwóch aparatów. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tutaj jest taka maska, która sugeruje, że są dwa, ale jest jeden. No może docelowo raczej będzie miał dwa, bo tu w specyfikacji no może, pokazują może dwa, no a dwóch megowy z przodu to też raczej... Jest nieduży, powiem no szczerze, że wolę już nawet tego notcha, który tutaj jest od tego poprzedniego, bo ten przynajmniej mniej więcej wszystko na ekranie mieści. No też trochę obcina, ale no, no, też jest soft niegotowy, zresztą widać po komunikatach na dole ekranu. Tak. Także no, jak chcecie sobie coś takiego kupić, to jeszcze poczekajcie, może niech producent najpierw dokończy. Też mi się zdaje, że to jest dobry pomysł. Archos chyba nie wyrobił się na targi, bo smartfony sprawiają wrażenie no, nie do końca dopracowanych, ja to tak próbuję delikatnie ubrać słowa. Z jednej strony jest fajny AMOLED, jest jakiś tam nowy pomysł na notcha, nie fajny zresztą za bardzo. Coś poczekajmy nowego, na te smartfony, dajmy im szansę, zobaczymy, może ceny będą na tyle atrakcyjne, że będzie warto się nimi zainteresować. Nie wiem. Nie wiem, dobra, lecimy dalej. Cześć.